Czwartkowy poranek znów przyniósł złe informacje. Tym razem dotyczyły one odnalezionego w Wiśle nieopodal mariny ciała 47-letniej kobiety. Około godziny 8 rano na telefon oficera dyżurnego grudziąckiej komendy zadzwonił mężczyzna, informując, że będąc na rybach nad rzeką Wisłą, wspólnie z kolegą wyciągnęli z rzeki ciało kobiety. Po czym na miejscu zdarzenia zameldowali się funkcjonariusze policji, którzy zaczęli wykonywać proceduralne obowiązki we współpracy z prokuraturą rejonową. My wykonaliśmy bardzo dokładne oględziny miejsca zdarzenia. Wszystko było robione pod kontrolą, pod nadzorem prokuratora rejonowego. Zresztą prokurator rejonowy zadecydował o zabezpieczeniu ciała kobiety. Trudno w chwili obecnej mówić o dokładnych przyczynach zgonu mieszkanki Grudziądza. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz wykluczył jedynie udział osób trzecich. Co było przyczyną śmierci, tego na chwilę obecną jeszcze nie wiemy. Lekarz, który był tam na miejscu, stwierdził zgon kobiety bez udziału osób trzecich. Okoliczności śmierci Grudziądzanki wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Ponadto wiadomo, że 47-latka nie należała do osób poszukiwanych ani zaginionych.